Caravan Salon Düsseldorf 2022. Obok mnie Przemek z Kempingi Olsztyn. Kempingi Olsztyn, dzień dobry, witam. Słuchajcie, znaleźliśmy coś, a tak naprawdę Przemek nas tu przyciągnął. Bardzo fajne tureckie przyczepy. Jak ta firma się nazywa? Carpento Caravan. Tak. Producent ze Stambułu, więc z największego miasta w zasadzie w Turcji. Tak. Bardzo fajne przyczepy. Przede wszystkim lekkie przyczepy, czyli do 750 kg. Właśnie, gdyby Przemek nie powiedział tego, że do 750 kg, to może bym ich nie zauważył, chociaż design jest świetny, ale ta waga jednak pozwoli konkurować z innymi lekkimi przyczepami. Tak, tutaj chciałbym nadmienić jeszcze, że to są przyczepy. Największy model jest przyczepą nawet pięcioosobową, czyli mamy łóżka piętrowe i nadal utrzymujemy wagę do 750 kg. Średni model, czyli model 360, jest przyczepą czteroosobową, też z łóżkami piętrowymi i przede wszystkim z częścią łazienkową wyposażoną w toaletę kasetową i w prysznic. Przemek, może to być świetną alternatywą dla naszej rodzimej produkcji. Niewiadów, oczywiście może być to alternatywą, tak jak dobrze tutaj powiedziałeś. No, Niewiadów ma dosyć ugruntowaną pozycję na polskim rynku i też są przyczepami lekkimi, ale tutaj Carpento może troszeczkę namieszać na polskim rynku ze względu właśnie na to, że jest to porównywalna i cenowo, tak, a wyposażeniowo moim zdaniem jest lepiej wyposażona. Tak, no i przede wszystkim ważna jest ta waga, ta masa własna i dopuszczalna masa całkowita 750 kg, bo przecież nie trzeba mieć kategorii E. Dokładnie. Do tego i można normalnie ciągnąć i zestaw może ważyć 4250 z taką przyczepą. Na kategorię B, tak jak tutaj już wspomniałeś, możemy prowadzić zestaw z przyczepą lekką, samochód osobowy do 3,5 tony z przyczepą lekką, tak, więc tutaj daje nam to nieograniczone możliwości podróży, bo w zasadzie większość nas posiada kompaktowe samochody, tak, z małym silnikiem i tutaj przyczepy lekkie wygrywają. Mhm. No dobrze, to co? To może pójdziemy do środka i poopowiadasz nam, co w tej przyczepie piszczy. Oczywiście, zapraszam. Tutaj jesteśmy w modelu Carpento 360. Jest to model środkowy, bo firma ma trzy modele, zaczynając od modelu 310, 360 i 410. Model czteroosobowy. Z nowinek jakichś, które możemy tutaj zaprezentować, to jest na przykład bardzo fajne i przemyślane rozkładanie stołu, które naprawdę zajmuje nam dosłownie kilka sekund. Ja może zaprezentuję. Zabezpieczamy, nie mamy nigdzie żadnej nogi składanej i dosłownie w kilka sekund mamy miejsce do spania. Dwuosobowa kanapa. Tak, tak. Jeżeli sobie gdzieś tam i to wszystko jest takie estetyczne, ładne, kolorystycznie, jak i materiałowo. Bardzo fajne, przemyślane schowki. No tak. To nie musimy gdzieś tam szukać miejsca, żeby odłożyć gąbkę, mamy tutaj. I to, co przede wszystkim charakteryzuje przyczepy Carpento, przednie szyby panoramiczne, gdzie możemy poczuć się, będąc wewnątrz przyczepy, możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli na zewnątrz. No dokładnie. A żeby odsłonić, aby zasłonić się, żeby nas nikt nie widział, to mamy tutaj dosyć firanki. Grube i ciemne zasłonki, które zasłaniają nam całą przestrzeń tutaj okienną. No i oczywiście roleta termiczna w oknie dachowym. No oczywiście, ale jak zasłonimy te zasłonki, zaciągniemy, to u góry mamy okno przecież dachowe. Tak. I tutaj cały czas może być jasno. Dokładnie. Tutaj no, te zasłonki nam po całej długości schodzą, są dwie zasłony na każde okno. No dobrze, przyczepa dla czterech osób do spania, to pokażmy tutaj tył teraz, bo dwie osoby tutaj po złożeniu stołu i dwie osoby tutaj, nie? Dwa z tyłu. Tak, łóżko piętrowe górne z maksymalną wagą do 70 kg, czyli dosyć solidne łóżko, nie jest to typowo dziecięce łóżko do 35 kg.
oczywiście schowki pod, pod łóżkiem dolnym. Aha, no tak, czyli możemy tutaj również trochę rzeczy schować. No nawet dość duży ten schowek. Dobrze, no i... Aneks kuchenny skromny, ale wystarczający, czyli mamy mały zlewo zmywak, jednopalnikową kuchenkę, wszystko schowane zgrabnie za szklanym blatem. Gniazda USB, gniazda 230 V. Tutaj mamy tak, wskaźnik poziomu wody czystej, zbiornik 70 litrów, więc dosyć spory, który jest z zewnętrznym wlewem wody. To też jest dosyć ważne. No to jest ważne, oczywiście. Lodóweczka 12-230 V kompresorowa, czyli to, co już mamy. Taki jakby trend chyba, się teraz wyznaczył. Tak, trend, że odchodzimy od typowo lodówek absorpcyjnych na rzecz lodówek kompresorowych bez opcji gazu. No tak. No i zobaczmy jeszcze, co w łazience. Część łazienkowa, jak na ten rozmiar przyczepy, bardzo przestronna, wyposażona w toaletę kasetową, brodzik, małą umywalkę i oczywiście instalacja prysznica poprzez wyciągnięcie słuchawki prysznicowej z kranu. No dobrze, ale powiedziałeś, że to jest mniejszy model, a zatem może pokażmy ten większy, bo on też jest do 750 kg. Oczywiście, tak. Tutaj mamy model największy, czyli model 410 Carpento. Czyli wewnątrz jest 4,1 metra, tak? Dokładnie. Tu mamy długość mieszkalną 4,1 metra. Czyli hamulec już jest najazdowy. Tak, wszystkie przyczepy, pomimo że to są przyczepy lekkie i nie wymagają osi hamowanej, każda w standardzie przyczepa Carpento jest wyposażona w oś hamowaną razem z urządzeniem najazdowym. Też dosyć ważne, jest to zbudowane wszystko na ramie Alco, czyli tak jak czyli 99% przyczep produkowanych w Europie, co na pewno pod względem i serwisowym, i użytkowym jest plusem. Kolorystyka fajna, tutaj taka szarość jest. Tak, tu mamy dwie kolorystyki, tradycyjną beżową, tutaj mamy kolorystykę szarości połączone z czernią, czyli to, co jest w obecnych trendach. Zapraszam do największego modelu przyczepy. Zapraszamy do największego modelu, modelu 410. Większy aneks kuchenny. Dwupalnikowa kuchenka, większy zlewozmywak. Układ przodu w zasadzie we wszystkich trzech modelach jest taki sam. Miejsce dla dwóch, trzech osób do spania. W modelu największym, czyli modelu 410, różnica jest taka, że też mamy składany stolik. Składany stolik, który tworzy nam spanie wedle producenta dla dwóch osób albo jedna osoba wygodnie. Ale plus tutaj to jest fajne rozwiązanie. Mamy jeszcze łóżko piętrowe. Z ciekawostek, no to też oczywiście fajnie rozwiązana drabinka jest częścią mebli, więc nie potrzeba dodatkowego wyposażenia w postaci zawsze latającej drabinki. I te łóżeczko na czas dzienny możemy sobie podnieść na siłowniczku. No, żeby nam nie przeszkadzało. Tak. Dokładnie. No dobrze, no to jest... Oświetlenie LED, tworzące naprawdę bardzo fajną atmosferę wewnątrz. Podświetlenie LED-owe aneksu kuchennego. Co ważne, możemy sobie też oddzielić tutaj przednią część kotarą. Patrząc na względy właśnie wagi, 750 kg, przypominam, ta przyczepa ma masy całkowitej. Więc tutaj możemy sobie częściowo oddzielić dwa pomieszczenia. Więc patrząc na wagę, naprawdę bardzo fajnie wyposażone przyczepy. Łazienka taka sama, tak? I łazienka jest taka sama. Z oknem dachowym, z wentylatorem, więc dosyć fajnie. No to już fajne rozwiązanie. Tak. No i tak naprawdę za niewielkie pieniądze, tak
trzeba przyznać, że... Tak, tutaj nawiązując właśnie do Niewiadowa, oczywiście przyczepy będą, przyczepy Carpento będą troszeczkę droższe, ale nieznacznie i będzie, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, alternatywa dla przyczep lekkich z Niewiadowa. Dobrze, no można jeszcze dodać to, że mamy moskitierę, tak? Tak, i też jest to wyposażenie standardowe. Tak. Wyposażenie standardowe. No dokładnie, także tak moim zdaniem niczego tutaj nie brakuje. No może trochę tutaj w tym modelu będzie mniej schowków, tak? Bo mniej pod... schowków, bo tak. Bakisty pod siedziskami, dużą, pod siedziskami tak, mamy je troszeczkę zmniejszone. No ale z kolei pod tamtych również, tak? I są schowki z przodu. Dokładnie. Dokładnie. I tutaj wszystkie górne szafki też aż do prawie każdego narożnika są wykorzystane. Przemku, to cóż, nie pozostaje jak podziękować za to, że nam pokazałeś taką fajną przyczepę. No i miejmy nadzieję, że ta przyczepa znajdzie się na targach w Poznaniu. 21-23 października. Bądźmy dobrej myśli, jest to nowość, więc dziękujemy za zaproszenie i myślę, że będziemy mocno o tym myśleć, żeby się pojawić i zaprezentować naszemu polskiemu klientowi przyczepy Carpento. Dobrze, a ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, to łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo na tym nam naprawdę bardzo zależy, abyśmy mogli więcej materiałów dla Was przygotowywać. No i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów, które prezentują nowości z Caravan Salon w Düsseldorfie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.